Polski Wimbledon trwa. Taki tytuł postanowiłem nadać i nie bez przyczyny, bo przecież z naszej perspektywy ten Wimbledon cały czas trwa. Mamy Igę Świątek w ćwierćfinale. Nie zapominajmy także o naszym debliście Janie Zielińskim, o naszym juniorze Tomaszu Berkiecie, no i oczywiście o Agnieszce Radwańskiej, która wystąpi w turnieju Legend, a na grę Agnieszki przecież zawsze bardzo miło jest popatrzeć. Zebrało mnie na kilka myśli na temat tego, co się już wydarzyło podczas tegorocznego Wimbledonu z tej polskiej perspektywy. No i także zerknijmy na to, co się dopiero wydarzy w tych nadchodzących dniach, kiedy poznamy triumfatorów kolejnej edycji tego przepięknego turnieju. Zaczynamy od wątku meczu Igi Świątek z Belindą Bencic. Pierwszy set. Wydaje się, że ta optyczna przewaga jest po stronie Igi Świątek. Pewnie wygrywane własne gemy serwisowe. Wiele szans na przełamanie serwisu Szwajcarki. No ale ostatecznie Belinda Bencic broni się, doprowadza do tiebreaka. No a w nim wydaje się, że o wiele bardziej komfortowo czuje się właśnie Szwajcarka. I to ona wygrywa pierwszego seta. Pojawiają się pewne oznaki frustracji, zdenerwowania u Igi Świątek. Widać, że to spotkanie nie przebiega tak, jakby chciała, że te szanse zmarnowane na przełamania troszkę gdzieś wzbudzają te frustracje wewnątrz Igi. No ale początek drugiego seta, bardzo udany dla Polki, jest przełamanie w końcu. Doczekała się tego Iga Świątek, wychodzi na prowadzenie. No ale później nagle Belinda Bencic wraca. Mamy po trzy i zaczyna się taka gra psychologiczna, bo to Belinda serwuje jako pierwsza, no a Iga Świątek musi gonić wynik. No i pierwsza sytuacja taka podbramkowa, gdzie Iga Świątek musi się bronić podaniem przed utrzymaniem w spotkaniu, pewnie wygrany gem, ale w kolejnym już pojawiają się dwie szanse na zakończenie spotkania dla Belindy Bencic i wtedy Iga Świątek zaczyna grać swój najlepszy tenis. Pokazuje mistrzowską klasę, broni dwóch matchboli na własnych warunkach i to warto podkreślić, bo to nie były błędy ze strony Szwajcarki, to po prostu były wymiany wygrywane przez Igę Świątek. Dobry serwis, bardzo dobra konstrukcja akcji i wymiany wygrywane na własnych warunkach. Sama Belinda Bencic podkreśliła na konferencji prasowej, że podczas tych dwóch piłek meczowych niewiele więcej mogła zrobić, bo zagrała dobry return, a mimo tego Iga Świątek zbudowała sobie przewagę w wymianie. No i później wygrała te dwie akcje, wygrała również gema i doprowadziła do kolejnego tiebreaka w tym spotkaniu i ten tiebreak bardzo dobrze rozegrany przez Igę. Znowu grała ten bardzo dobry tenis. Widać było też, że jakby wewnętrznie się uspokoiła w tym momencie i nawet gdy był taki moment zawahania gdzieś w tym tiebreaku, bo zrobiło się 2-1 dla Belindy, to widać było cały czas gdzieś to skoncentrowanie, skupienie na twarzy Igi i później 6 piłek z rzędu wygranych przez Polkę. No i cały tiebreak i drugi set. No i doszło do trzeciej partii i w tej trzeciej partii to Iga Świątek przełamuje jako pierwsza i jak się okazało później trzyma tę przewagę do końca już spotkania. No i wygrywa cały mecz. Bardzo długi, ponad 3 godzinne. Kolejne bardzo ważne mentalnie zwycięstwo dla Igi Świątek. Bez wątpienia po tym co się działo w meczu finałowym Roland Garros z Karoliną Muchową. Myślę, że to jest kolejne takie spotkanie, które pokazuje, że Iga Świątek naprawdę potrafi być mocna mentalnie i pokazała mistrzowską klasę. Dlaczego jest numerem 1 już od 67 tygodni? Bo właśnie tylko wielkie mistrzynie potrafią wyciągać z takich stanów spotkania i tę klasę mistrzowską Iga Świątek pokazała w tym niełatwym spotkaniu, co tu dużo mówić, bardzo wysoko poprzeczkę postawiła Belinda Bencic. Przede wszystkim widać było, że Belinda bardzo dobrze czuła się w tych takich newralgicznych momentach, gdzie była pod presją. Ten serwis bardzo często jej pomagał
No ale mimo to Iga Świątek potrafiła gdzieś przełamać się, tę dobrą serię Szwajcarki i w końcu potem wszystko już rozstrzygnąć na własną korzyść. I to Iga Świątek po raz pierwszy w swojej karierze melduje się w ćwierćfinale Wimbledonu. Kolejny polski wątek, który chciałem poruszyć, no to oczywiście mecz Huberta Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem. Jeśli chodzi o to spotkanie, no to myślę, że nikt nie może tutaj absolutnie narzekać na brak emocji, bo tych emocji było co niemiara. Ja jestem osobiście dumny z Huberta, bo pokazał sobie i nam, że on potrafi rywalizować jak równy z równym z 23-krotnym mistrzem turniejów wielkoszlemowych. To jest legenda, Novak Djokovic, a mimo tego Hubert Hurkacz postawił mu bardzo twarde warunki, co też Serb wielokrotnie podkreślał w udzielanych wypowiedziach po spotkaniu, że naprawdę Hubert serwował wybitnie i że nie miał za wiele do powiedzenia na returnie. Był to dla niego bardzo trudny mecz właśnie pod tym kątem, bo Hubert grał niesamowicie przy swoim podaniu. Serwował kapitalnie przez cały mecz, może tylko ten jeden gem troszkę słabszy, gdzie doszło do tego jedynego przełamania w całym turnieju, gdzie Hubert jako jedyny gem właśnie stracił ten serwisowy w czwartym secie spotkaniu z Nowakiem Dżokowiczem. To było jedyne przełamanie serwisu Huberta w całym turnieju. To tylko też potwierdza, że przez cały turniej serwis Huberta stał na niezwykle wysokim poziomie i naprawdę Hubert może być bardzo zadowolony z tego występu. Wiadomo, że gdzieś pewnie jakiś niedosyt jest, bo były te szanse w tiebreaku pierwszego seta, gdzie wydawało się, że przy wyniku 6 do 3 no już jest naprawdę bardzo blisko wygrania tej pierwszej partii i postawienia w trudnej sytuacji Nowaka Dżokowicza. Też była mała przewaga w tiebreaku drugiej partii, było 5-4, dwa serwisy Huberta. Ostatecznie też nie udało się wykorzystać tej przewagi, ale no to jest naprawdę granie na bardzo trudnych warunkach stawianych też przez Serba. Wiemy doskonale, jak mocny mentalnie jest Nowak w tych newralgicznych spotkaniach, momentach spotkania, więc naprawdę przegrać z Serbem to nie jest żadna ujma. Hubert rywalizował z nim jak równy z równym. Trzeci set zagrany kapitalnie przez Huberta i to warto wszystko docenić i życzylibyśmy sobie, żeby Polak jak najczęściej grał tak jak właśnie w tym spotkaniu z Nowakiem Dżokowiczem, bo po raz kolejny potwierdza, że te mecze Huberta z tymi lepszymi zawodnikami z czołówki naprawdę stoją na bardzo wysokim poziomie i Polak jest w stanie im sprawiać ogromne kłopoty. Więc trzymamy kciuki za Huberta w kolejnych występach i mamy nadzieję, że pójdzie tą drogą, natchniony tym naprawdę pozytywnym występem na Wimbledonie. Można tylko żałować, że tak szybko trafił na Nowaka Dżokowicza, bo Hubert przy tej formie serwisowej no, był tutaj w stanie zrobić coś jeszcze więcej, no ale niestety Novak Djokovic tym razem zatrzymuje Huberta Hurkacza na czwartej rundzie, ale tak jak powiedziałem, ogólnie ten występ Polaka naprawdę trzeba zaliczyć do bardzo dobrych. Kolejny polski wątek, jaki chciałem poruszyć, Magdalinet, która doszła do trzeciej rundy, przegrała tam wyraźnie z Belindą Bencic. No i też Magda gdzieś miała właśnie problem z wykorzystywaniem tych szans na przełamanie, bo tych szans na przełamanie było sporo, no ale Magda niestety nie wykorzystała tych szans. No i cóż. Myślę, że mimo wszystko ten wynik Magdy jest takim wynikiem zadowalającym, bo też trzeba przyznać, że Szwajcarka naprawdę była w dobrej dyspozycji podczas tego turnieju, więc przegrana z Belindą to nie jest żadna ujma. Wygrane dwie pierwsze rundy przez Magdalinę, więc ten taki plan minimum myślę, że wykonany, chociaż wiadomo, że jest to ambitna zawodniczka.
która chciałaby z pewnością jeszcze więcej, ale ta trzecia runda myślę, że jest ok, jest w porządku. No i chciałoby się, żeby była taka kontynuacja dobrych występów Magdy, więc miejmy nadzieję, że po tym odpoczynku, po tej przerwie, prawdopodobnie miesięcznej, bo z tego co słyszymy, Magda nie wybiera się do Warszawy, więc prawdopodobnie miesięczny odpoczynek, no a potem ten amerykański swing ją czeka, więc też miejmy nadzieję, że ze zdrowiem będzie wszystko w porządku, bo wiemy, że gdzieś te problemy zdrowotne Magdę gdzieś tam delikatnie blokowały w tych ostatnich tygodniach, więc to pewnie będzie też czas na taką regenerację, no i miejmy nadzieję, że w tym amerykańskim swingu znowu zobaczymy w dobrej dyspozycji Magdę Linet. No i też nie można pominąć oczywiście w tym polskim wątku Magdaleny Fręch. No, jak się okazało, bardzo pechowe losowanie w tej pierwszej rundzie. Ja po cichu liczyłem, że Magda jest w stanie tutaj powalczyć z Ons Jabeur, ale trzeba sobie podkreślić dwie kwestie. Ons Jabeur naprawdę bardzo dobrze wygląda w tym turnieju, co chociażby potwierdza kolejnymi zwycięstwami. Bardzo zacięty bój z Bianką Andreescu w trzeciej rundzie, w czwartej rundzie Petra Kwitowa, która w ogóle nie była w stanie sprawić jakichkolwiek problemów w Tunezyjce de facto. Więc no to jest inne wydanie Ons Jabeur, aniżeli chociażby w Eastbourne, gdzie przegrywała z Kamilą Giorgi. Także no z jednej strony właśnie trzeba podkreślić tę bardzo dobrą dyspozycję Tunezyjki, no a z drugiej strony no widać było w tym spotkaniu Magdy z Ons, że to Tunezyjka gdzieś cały czas nadawała ten ton grze, była sprytniejsza trochę, o to tempo szybsza. No i cały czas Magda miała problem gdzieś dotrzymać kroku Tunezyjce. Przegrana z Ons, finalistką ubiegłorocznego Wimbledonu, to nie jest absolutnie żadna ujma. Można tylko żałować, że już w pierwszej rundzie trafiła tak ciężko, bo wiemy, że Magda bardzo dobrze czuła się w tym sezonie na trawie, dwa ćwierćfinały, więc cały ten występ na trawie można zaliczyć z jej perspektywy do bardzo udanych. No i miejmy nadzieję, że Magda na dobre zadomowi się już w tych takich okolicach, nie wiem, co najmniej top 80, ale oczywiście Magda bardzo by chciała gdzieś zbliżyć się do top 50, no i tego jej życzymy, żeby właśnie w tych okolicach gdzieś później zagościła. Zerknijmy teraz na to, co nas czeka w nadchodzącym czasie, a więc przed nami ćwierćfinały już Wimbledonu. 8 pań i 8 panów zostało już tylko w singlu. No i na początek zerknijmy na zmagania pań. I tutaj warto podkreślić jedną rzecz, która od razu się rzuca, spoglądając na drabinkę, że spośród 8 najwyżej rozstawionych tenisistek, aż 5 zameldowało się w fazie ćwierćfinałowej. To naprawdę jest duża rzecz. Widać, że te czołowe nazwiska odgrywają bardzo znaczącą rolę w tym turnieju, ale jak tak w ogóle popatrzymy na te wszystkie nazwiska, które zameldowały się po stronie pań w ćwierćfinale, nie znajdziemy tutaj żadnego przypadkowego nazwiska, znaczy przypadkowego w tym sensie, że to jest jakaś wielka niespodzianka, że dana zawodniczka znalazła się w ćwierćfinale, bo już pierwszy pojedynek, patrzymy, ćwierćfinałowy, czyli Iga Świątek, Elina Świtolina. Oczywiście mecz symboliczny, zwłaszcza na ten wątek gdzieś też ukraiński, bo Iga Świątek niejednokrotnie wyrażała swoje wsparcie w stosunku do Ukrainy. Cały czas wyraża to wsparcie, co bardzo docenia Elina Świtolina i też wyraziła gdzieś to swoją obecnością podczas tego eventu organizowanego w Krakowie w zeszłym roku przez Igę, gdzie właśnie Elina sama też osobiście się pojawiła. Także naprawdę symboliczny mecz nas czeka. Co będzie kluczem w tym spotkaniu po stronie Igi Świątek? No myślę, że przede wszystkim ta cierpliwa gra, spokojne konstruowanie akcji. No niesamowite jest to, co robi Elina Świtolina po powrocie z przerwy na macierzyństwo.
doskonałe wyniki. W ogóle jak szybko potrafiła wrócić do tej dyspozycji i ma się wrażenie, że ona gra jeszcze lepiej niż przed tą przerwą, bo widzimy bardzo ofensywne takie wydanie jak na Elinę Svitolinę. Więc naprawdę bardzo przyjemnie się on na to patrzy i no cóż, kibicujemy Ukraince, żeby osiągała jak najlepsze wyniki, bo to jest też gdzieś natchnienie, myślę, dla tych innych pań, które gdzieś planują macierzyństwo i tak dalej, że da się wrócić po tym i to na bardzo wysokim poziomie, ale oczywiście w meczu ćwierćfinałowym będziemy za Igą Świątek. No i miejmy nadzieję, że Polka dołączy do tego grona polskich tenisistów, którzy awansowali w singlu co najmniej do półfinału, a wszystko zaczęło się od Jadwigi Jędrzejowskiej 1937 rok, a więc no czasy, których nie mamy prawa pamiętać. Później Agnieszka Radwańska 2012, 2013 i 2015, Jerzy Janowicz w 2013 roku. Niedawno 10. rocznica ćwierćfinału polskiego na korcie numer 1 rozgrywanego. Piękny to był pojedynek z Łukaszem Kubotem. No i później też świetna batalia Jerzego z Andym Murrayem w półfinale. Także na takie wspomnienia mnie też teraz wzięło. No i oczywiście pod kątem półfinalistów nie zapominajmy o Hubercie Hurkaczu w 2021 roku. Także naprawdę trzymamy kciuki za Igę Świątek, żeby naprawdę pokazała ten swój wysoki poziom, który już pokazywała na trawie nam w tym roku. Już takie trudne starcie za Igą, które myślę, że tylko ją wzmocni, ale no nie zapominajmy też o tym, co zrobiła Elina Svitolina już w tym turnieju. Ten tiebreak trzeciego seta z Wiktorią Azarenką doskonale mentalnie wytrzymany. I za to też duże brawa. Kolejna para, Jessica Pegula, Markéta Wondrouszowa. Jessica, która dochodzi do kolejnego ćwierćfinału w turnieju wielkoszlemowym, no i jest szansa w końcu na ten półfinał upragniony. Ale po drugiej stronie siatki Markéta Wondrouszowa, która zalicza swój pierwszy ćwierćfinał Wimbledonu. No i ja może troszkę przekornie, ale powiem, że mam wrażenie, że w tym spotkaniu więcej będzie zależało jednak od Czeszki, bo Czeszka to jest taka zawodniczka, która no, potrafi grać znakomicie, ale potem przychodzi taki mecz, gdzie no, nie przypomina siebie, nie przypomina sobie tej takiej swojej dobrej dyspozycji, jaką prezentowała w poprzedzających meczach. I mam wrażenie, że właśnie to od Czeszki będzie więcej zależało w tym spotkaniu, bo to Czeszka też miała, no nie ma co ukrywać, trudniejszą drabinkę do tego ćwierćfinału, bo Jessica Pegula no, dostała w czwartej rundzie chociażby z bardzo zmęczoną Lesię Czurenko, która zagrała maratoński pojedynek z Anną Bogdan. Najdłuższy tiebreak rozegrany przez panie w turnieju wielkoszlemowym 20 do 18, 3 godziny 39 minut gry. Także no, Lesia była absolutnie zmęczona i miała być prawo zmęczona po tym pojedynku. Także no, bardziej przetestowana była w tym turnieju Markéta Wondrouszowa, bo czy Donna Vekic, czy Weronika Kudermietowa, no, takie rywalki już po drodze pokonywała w tym turnieju. Zawodniczka z Czech, no ale tak jak powiedziałem, tutaj dużo będzie zależało od tego, czy Markéta utrzyma ten poziom. Bo jeśli utrzyma, no to jestem tutaj zdania, że naprawdę może sprawić bardzo dużo problemów Jessice Peguli. Jessica, która też nie imponowała formą w ostatnim czasie, ale dla niej ten ćwierćfinał wykorzystała swoją szansę, już jest też bardzo dobrym wynikiem, ale na pewno liczy na ten swój pierwszy półfinał wielkoszlemowy. Nie ma co ukrywać, że ta dolna część drabinki jest jeszcze bardziej napakowana, bo na początek dostajemy mecz, rewanż za ubiegłoroczny finał Wimbledonu, a więc Ondrzej Jabeur kontra Elena Rybakina. O Ondrzej Jabeur już wspomniałem w tym odcinku. No to przychylmy się
troszkę temu, co się dzieje po stronie Eleny Rybakiny. No, bardzo żałujemy, bo nastawiliśmy się na ekscytujące spotkanie z Beatriz Haddad-Mają, że w tym meczu będzie się działo naprawdę sporo. No a tymczasem kontuzja gdzieś pleców uniemożliwiła Brazylijce występ dalszy w tym spotkaniu, przez co bardzo szybko skreczowała. No i to reprezentantka Kazachstanu zameldowała się w ćwierćfinale. No i ten pojedynek z Żaber. Wydaje się, że jednak chyba faworytką będzie minimalną Elena Rybakina, ale wojowniczka z Tunezji, a więc Ons Jabeur, absolutnie tutaj nie podda się w tym spotkaniu i będzie walczyć. No to, co imponuje po stronie Eleny Rybakiny, to przede wszystkim myślę ten serwis, który no jest jej główną bronią i on bardzo dobrze funkcjonuje podczas tegorocznego Wimbledonu, więc jestem ciekaw, czy to będzie dalej się działo podczas pojedynku ćwierćfinałowego. No i ostatnia para, Madison Keys kontra Aryna Sabalenka. Madison Keys, która wróciła w meczu 1/8 finału z dalekiej podróży w starciu z 16-letnią Mirą Andrijewą. Widać było, że w tym od końcówki drugiego seta gdzieś chyba mentalnie troszkę nie wytrzymała tego pojedynku 16-latka. Bo dużo oznak frustracji, gdzieś rzucanie rakietą się pojawiło po drodze. No ale i tak wyniki osiągane przez tę zawodniczkę w tak młodym wieku robią niesamowite wrażenie i bardzo jestem ciekaw, jak ta kariera będzie dalej jej przebiegać. No bo jednak też presja będzie rosła, bo będą coraz większe oczekiwania, już duże zainteresowanie ze strony Netflixa, który kręci dokumenty o 16-latce, więc no jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko będzie dalej przebiegać. Także Madison Keys zaprawiona w bojach kontra Aryna Sabalenka, która z Jekateriną Aleksandrową w 1/8 finału zagrała kapitalne spotkanie, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. No, Jekaterina do pewnego momentu jeszcze dotrzymywała tempo Sabalence do stanu 4-4 w pierwszym secie. Od tego momentu Jekaterina nie wygrała już żadnego gema. Widać było, że po prostu nie wytrzymała już tego starcia w dalszej perspektywie. No i Sabalenka, która wyśmienicie serwowała, a z tym serwisem w tym turnieju bywało różnie wcześniej. Bo potrafiła chociażby w jednym secie posłać tam bodajże już 7 podwójnych z Anną Blinkową. Także no, widzimy, że są jeszcze takie różne oblicze Aryny Sabalenki. To nie jest powiedziane, że w ćwierćfinale ona zagra znowu tak dobrze jak z Aleksandrową. Może okazać się, że Madison Keys też wprawi ją w pewne kłopoty, które Sabalenka będzie znowu posiadać, także pod kątem serwisu, więc zobaczymy, co się wydarzy w tym ćwierćfinale, ale no nie ma co ukrywać, patrząc, porównując sobie gdzieś te dwie połówki, że jednak no, ta potencjalna droga do finału no, jest trudniejsza na dole, ale no, nie można też nic absolutnie ujmować wszystkim zawodniczkom, które są na górnej stronie drabinki, z Igą Świątek oczywiście na czele, co do klasy ligi, tutaj nikt nie ma żadnych wątpliwości i też pozostałe zawodniczki pokazują, że w tym turnieju grają bardzo dobrze, także przed nami bardzo ciekawe starcia ćwierćfinałowe i to, co się będzie działo w tym turnieju pań. Zerknijmy, co się będzie działo u panów. No, na sam początek dostajemy elektryzujące starcie, patrząc od góry drabinki, bo akurat tak górna część drabinki swoje mecze ćwierćfinałowe będzie grała we środę, no ale patrzymy od góry drabinki i widzimy pojedynek dwóch zawodników, którzy prawdopodobnie zdominują tenis przez kolejne lata, czyli Carlos Alcaraz i Holger Rune. Mecz, który będzie elektryzował. Bardzo jestem szczerze ciekaw, co się będzie działo. Panowie tutaj już pozdawali przeróżne testy w tym turnieju. Carlos Alcaraz w 1/8 finału z Matteo Berrettinim naprawdę pokazał klasę. No i Holger Rune, który mentalnie wygrywa dwie bitwy z Dawidowiczem Fokiną z 5-8, wracając w tiebreaku piątego seta.
No, drugą sprawą jest też to, co wyprawiał Fokina od tego momentu. Serwis dołu przy 8-8, no, szalony pomysł, który kompletnie nie przyniósł korzyści, bo potem po tej wymianie piłkę meczową dostał Holger Rune, no i wykorzystał ją od razu. No i naprawdę też bardzo dobry mecz z Grigorem Dimitrowem. Także jestem bardzo ciekaw tego, co się wydarzy w starciu Alcara z Rune. Będzie to starcie z pewnością rozgrzewać kibiców. Kolejna para, jaka jest tutaj po tej stronie drabinki, Daniel Miedwiediew kontra Christopher Eubanks. No, Amerykanin ma niesamowity czas. Wygrany turniej na Majorce, przyjechał prosto na Wimbledon. I robi wielkie, wielkie rzeczy tutaj pokonany Stefanos Tsitsipas. Grek, który wydawało się, że już po tym, jak pokonał Dominika Thiema w 500, tak samo Andiego Murraya, później Lasse Gier, że tutaj jest coraz bardziej rozpędzony i zatrzymuje go Amerykanin, który no, niesamowicie szczęśliwy był po tym, jak awansował do ćwierćfinału, pierwszego w karierze ćwierćfinału wielkoszlemowego. Kolejne milowe kroki zalicza ten zawodnik i zagra z Daniłem Miedwiediewem, który też notuje rekordowy pod swoim względem występ na Wimbledonie. No i będzie tutaj pewnie faworytem tego starcia z Amerykaninem, ale ten Amerykanin już pokazał, że on tutaj jest gotowy sprawiać niespodzianki, pokonywać kolejnych wyżej rozstawionych rywali, także będzie, myślę, bardzo również ciekawie w tym pojedynku. No i zerkamy na dół drabinki. Mamy starcie Jannika Sinnera z Romanem Safiulinem. Roman Safiulin, który wykorzystuje te otwarte drzwi, jakie przytrafiły się w tej części drabinki, ale też trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że on sam sobie już otworzył troszkę te drzwi pierwszym pojedynkiem, gdzie wygrał z Roberto Bautistą Agutem w 5 setach, no i później w czwartej rundzie pokonany Denis Szapowałow. Także no, naprawdę dla niego też znakomity turniej. No i zagra z Jannikiem Sinnerem, który, przyznam szczerze, że jak popatrzyłem sobie na jego drabinkę, no nie miał jakichś wielkich wyzwań do tej pory mimo wszystko, bo jednak patrzymy na te nazwiska i owszem, jest Diego Schwartzman, ale no Diego Schwartzman z całym szacunkiem, no wątpiliśmy, że tutaj zagrozi Sinnerowi na tej nawierzchni zwłaszcza, więc no w końcu Jannik Sinner może zawędrować do tego pierwszego półfinału wielkoszlemowego. Ma na to duże szanse. No ale musi być czujny w starciu z Safiulinem, bo widzieliśmy, że chociażby Daniel Galan też potrafił tutaj bardzo mocno powalczyć w starciu z Włochem. Także Jannik Sinner, zobaczymy, też będzie faworytem starcia z Romanem Safiulinem. No i na samym dole mamy starcie Andrija Rubljewa z Nowakiem Dżokowiczem. Andrij Rubljew, który no, ciągle czeka na ten swój półfinał wielkoszlemowy i po raz kolejny trafia na no, najtrudniejszą możliwą przeszkodę. Nowak Dżokowicz. Będzie ciężko Andrijowi pokonać Nowaka. Co do tego nie ma dwóch zdań. Tym bardziej, że myślę, że Nowak wzmocniony tym, że pokonał Huberta Hurkacza. Andrij Rublev, bardzo ciekawe starcie z Bublikiem. Wydawało się, że może to Andrij zamknąć w 3 setach. Okazało się, że zamknął dopiero w 5. No i zobaczymy, co się wydarzy w tym starciu z Nowakiem. Już pokonywał w swojej karierze Serba, no ale tutaj na Wimbledonie ta poprzeczka pójdzie jeszcze zdecydowanie wyżej. Tak prezentują się ćwierćfinały panów i pań. Tak więc cóż, czekamy na to, co się wydarzy w tych nadchodzących dniach. Wtorek i środa to jest dzień ćwierćfinałów, później półfinały pań w czwartek, w piątek półfinały panów, w soboty wielki finał pań i w niedzielę zwieńczenie turnieju w postaci finału panów. To był odcinek luźnych gadek, format, który lekko odświeżony został
po tych kilku miesiącach przerwy. Dajcie znać, czy Wam się podobało to, o czym opowiadałem. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę w górze, jakąkolwiek interakcję, tak żebym wiedział, czy Wam się to podobało, czy nie. No i jeśli się spodoba, no to myślę, że w najbliższym czasie pojawią się kolejne takie odcinki. Także dzięki za to, że wysłuchaliście mnie i tego, co Wam opowiadałem. Trzymajcie się. No i cóż, kibicujemy Idze, kibicujemy naszym pozostałym reprezentantom, którzy pozostali w Wimbledonie. Trzymajcie się. Do usłyszenia.